A tutaj znajduje się jakaś wroga maszyna. Udało mi się ją rozbroić, 36. To jest taka starość. Tutaj jest chyba Somuła. Kierowca, zbiornik paliwa. Somuły muszę się bać. Ostatnio tego czołgu nie doceniłem. Że kuźwa, co? Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się T69 2G, trzecim pojazdem z pakietu chińskich MBT-ków, który można było zakupić w połowie stycznia. Jak komuś nie udało się zakupić tego zestawu, możliwe, że w następnych latach również się pojawi w tej samej cenie i prawdopodobnie z tymi samymi pojazdami. Mianowicie poprzednio był Type 69-2A, jak ktoś nie oglądał, no to macie go w prawym górnym rogu do obejrzenia. A tak samo odcinek z T62 też macie w prawym górnym rogu, jak ktoś nie oglądał. No i dzisiaj zajmiemy się trzecią maszyną z tego pakietu i T69 2G to jest Type 69 2M, który został zakupiony przez Bangladesz od Chin w 1989 roku i przy wsparciu chińskich firm podjęto się modernizacji tego Type 69 poprzez zwiększenie jego wartości bojowej. Zamontowano na nim ERE, zwiększono jego moc silnika, zmieniono jego stół na 105 mm działo zmodyfikowane L7, zwiększono jego siłę ogniową jeszcze poprzez wymianę celowników. Mówi się o tym, że nawet zainstalowano w nim termowizję, a tak samo ma on możliwość wystrzeliwania pocisków PPK. I właśnie po zmodernizowaniu Type'ów 69-2M zostały one nazwane Type 69-2G, tutaj to się nazywa T69-2G i po raz pierwszy weszły one do służby w 2000 roku. Natomiast po raz pierwszy pojawiły się w akcji w ramach odpowiedzi na powstanie, które wybuchło w stolicy Bangladeszu w 2009 roku. Co też jest dziwne, no właśnie my w War Thunderze mamy ten pojazd pozbawiony możliwości strzelania z PPK, pozbawionego termowizji, a zarazem ze słabszym silnikiem. Nie wiem dlaczego tak jest, bo niektóre źródła podają, że wersja T69 to jest eksportowa dla Bangladeszu, a niektóre źródła podają, że to jest Type 69-2M i po modernizacji został przemianowany na T69-2G. No, trochę tutaj jest z tym chaos porobiony, ale przyjrzyjmy się, jak ten pojazd prezentuje się w War Thunderze. Kiedyś ta maszyna była dostępna do kupienia w zestawie, obecnie tę maszynę można jedynie zakupić właśnie w połowie stycznia w pakiecie, czy też oddzielnie, bardziej polecam w pakiecie. I ta maszyna kiedyś była na klasyfikacji 8.7, była taką średnią jednostką, obecnie jest na 8.3 i jest to bardzo dobry czołg. Po pierwsze, mamy ten sam pancerz, to każdy inny czołg pokroju T-54, czyli 100 mm przednią płytę na dole, na górze, 200 na wieży, plus kostki ery trzeciej generacji na kadłubie i na boku wieży, które dają nam 370 mm ochrony kumulacyjnej i ta ochrona jest bardzo duża. Mianowicie mamy tutaj zapewnioną ochronę 560 mniej więcej mm na przedniej płycie, na boku wieży. To tak zależy, gdzie zostanie to trafione, bo w niektórych miejscach jest to 400 mm, ale i tak jest to naprawdę dużo. W szczególności, że sporo pojazdów może korzystać z pocisków kumulacyjnych o penetracji 400, czy też rakiety pokroju 400-500 mm penetracji. No chyba, że napotkamy coś z rakietą tandemową, to wtedy ta ochrona tutaj wynosi niecałe 200 mm. Tak samo względem poprzednika rośnie tutaj siła ognia, bo zamiast 100 mm armaty mamy 105 mm, jak wspominałem, i mamy tutaj pociski APFSDS 340 w pion, 200 pod kątem. Ta amunicja już robi robotę, jest bardzo skuteczna w likwidowaniu pojazdów. Dodatkowo mamy jeszcze hesze, które tak jak kumulacyjne mogą się nadać do zniszczenia niektórych pojazdów, z czego hesz bardziej nadaje się do niszczenia każdego typu maszyny, której kawałek, powiedzmy, wrażliwego elementu wystaje z górki, no a hit bardziej na jakieś lighty czy działa przeciwlotnicze i w razie czego jeszcze pociski do zwalczania śmigłowców, bo w samolot z tego nie wycelujemy. Dodatkowo mamy tutaj dalmierz laserowy, granaty dymne i noktowizję. Ogólnie jest to dobra maszyna. Jak dobra? Pora się przekonać. Dominacja na Berlinie 8-3. Kogo mamy? Niemcy, Brytole, Francja i Szwecja na 8-3. To STRV-103 w zasadzie jest takim irytującym pojazdem, ale na tej mapie on będzie miał ciężko. No, ci tutaj jak jadą, ten Patton nie umie normalnie przejechać, tylko dość mocno się pcha do przodu. Wrogowie już zajęli strefę A i z tego co widzę, moja drużyna trochę jedzie gęsiego. W sumie artyleria na strefę. Jak na razie nikogo po tej stronie nie widzę, więc
Może zaryzykuję i spróbuję podjechać do przodu. O, tutaj BMP jest. Działnowy napęd wieży. Mam okazję, tylko gość zdąży się wycofać i schować. Więc muszę tutaj w te budynki wjechać. Wiedziałem, że tutaj coś jest po lewej stronie. EBR. Cash by mi się w tym przypadku najbardziej przydał. Ale zapomniałem, że przecież mam tutaj półcalówkę na dachu. A, kolejna maszyna. Coś chyba niemieckiego tym razem. Wydaje mi się, jakby to mógł być Leopard. Tak, to jest Leopard. Jak tu teraz wyjechać, bo nie wiem, jak to na razie wygląda na strefie A, niby jest ona przejmowana. Okej, ten Leopard ma tutaj widok. No to ci się, gościu, nie opłaciło. Zaczął się wycofywać w tę stronę. Dobra, mam nad nim przewagę. Dwa cele rozwalone. 0,3 różnicy względem tego poprzedniego Type'a, a siła ognia jest o wiele potężniejsza i przyjemniejsza. Teraz tutaj w stronę A jakieś czołgi jadą. Przy okazji parę pocisków mi się przeniesie do magazynu, bo mam trochę ich z boku kadłuba. Pytanie, czy nic nie wyjedzie tutaj z lewej strony, bo tego się trochę w obecnej chwili obawiam. Kurde, i mi cofnęło strzał! Ja pierdzielę, o sekundę za późno zobaczyłem. Dobra, to może na strefę się wrócę. To jest beznadziejne, że cofa te pociski, nie powinno ich cofać. Jest STRV 103. Zdąży pojechać? Tak, zdążyłem. I co ważne jest, żebym się naprawił. Potrzebujesz ostrzał artyleryjski? Ha, nie zdążę się naprawić, bo magach mi tu przywalił. Chyba, że ten zajmie się magachem. Dobra, zamek sprawny. Wieża sprawna. Dwie rzeczy mi się nie podobają, że tutaj coś zostało zaznaczone i że 103 stoi przede mną, magach został rozwalony. Albo to był shotkal. No 103 w takim terenie jest beznadziejnym pojazdem, ale jego uzbrojenie i szybkostrzelność to jest poważne zagrożenie. Tam jest rozwalony Francuz. Przynajmniej ten tutaj sobie poradził. Tam mamy jeszcze jakiegoś przeciwnika. O, tutaj coś jest brytyjskiego. A nie, to był szwedzki Brytol. Albo też... Wait. W zasadzie mogą być oba, bo jedna wersja została usunięta i jeszcze jest u Szwedów i u Brytoli. Ale u Brytoli już się go nie da zdobyć. Póki co tylko w tym terenie na razie mogą być przeciwnicy. Muszę jakoś tutaj przejechać się, ich pozbyć i... Powoli podjechać. Pod respa nie podjadę, bardziej zbliżę się do tego terenu po prawej stronie. Na tej mapie za dużo razy podjeżdżałem pod tego respa i nie kończyło się to za dobrze, ale w tym terenie jest coś niszczycielopodobnego. Tutaj na prawo nic nie ma, spróbuję tędy wyjechać, chociaż to będzie trudne. Tutaj prawdopodobnie są aż dwa czołgi. Nawet nie wiem, czy zdążę. Jest STRV 103. O, jak Tiger jeszcze. Kurde, przez to, że źle wtedy trafiłem. Ale przynajmniej jak Tigera rozwaliłem. Gdybym dobrze wycelował, 103 byłaby rozwalona. Ponad magazynem niestety przeleciało. No tutaj Marder 1. Pod Mardera 1 na razie nie chcę się pakować. Mimo że mam ochronę na hity, to
to wolę tak nie ryzykować, jak mi przywali centralnie w przód wieży. Pancerz akurat no nie został u mnie jeszcze zdarty, na szczęście, jeśli chodzi o erę. Ale może od tej strony będzie jakiś fajny widok na wroga? Nie bardzo. Chyba jednak trzeba na tego respa wjechać. Póki co artylerię może w ten teren puszczę. Wrogów dużo nie zostało. W zasadzie oni już siedzą na respie, to można powiedzieć bitwa skończona. Bo zostało ich czterech przeciwników. Biedny żółwik, a w sumie mogłem w tamtą stronę wycelować. O kurde, ty masz jeszcze tutaj konto strzału. No i żółwik rozwalony. Well, stoimy już na ich respie. Otoczony teoretycznie z trzech stron. Oh shit, ale nie gapi się na mnie. Dominacja na Mozdoku na 9-3 rzuciło. Trochę będzie wyzwanie, ale armata powinna dać sobie radę. Ważne jedynie, żeby gdzieś tutaj się schować. No a z tego co widzę, ta puma już to jak próbuje przejechać. W tym samym miejscu co ja, już do niej strzelają? Nie, do akurat do MBTK. Trochę mi się to nie podoba, bo mam utrudniony przejazd przez to, że do MBTK zaczęli strzelać. I ta puma jeszcze otworzyła ogień, pokazując gdzie się znajduje. Dobra, udało mi się przejechać. Kawałek bardziej do przodu, chwilowo jestem bezpieczny. A w tej okolicy jest przeciwnik, okej, trzeba będzie się na nim jakoś spróbować skupić. W sumie na razie się trochę cofnę, zobaczmy. Tamci wrogowie niestety są za górką. A tutaj jest Rojkat. Na szczęście w porę go usłyszałem. Dobra, to teraz tutaj trzeba chwilę popatrzeć. Kurde, tylko przez dowódcę u foka przeleciało. No tutaj już się w niego nie wstrzelę. On tutaj jakoś się ustawił. Dobra, u foka rozwalili. W sumie kilku moich sojuszników bardziej pojechało do przodu. Może też tutaj trochę podjadę, tylko muszę uważać, bo na 9-0 już jest termo. A tu są nawet pojazdy z 9-3. AMX. Kurde, nie widzę AMX-a teraz. Szlak by to trafił. Aj, beznadziejnie. Ten wrak wszystko zadymił. AMX stoi mniej więcej w tej okolicy. Kurde, i znowu nie zaliczyło mi strzelenia. On są termowizją, łatwo może mnie zobaczyć. No proszę, tam leci mi. Ile mi czasu zajmie przeładowanie? 16 sekund. Kurde, długo. Bo tego mi chcę spróbować jakoś trafić. Zobaczyć, czy ta amunicja jest trochę warta i nie, już nie zdążę. Ej, to muszę ją wystrzelić i zamienić znowu na APK, to może w to miejsce podjadę jakoś bardziej. Dobra, zaryzykuję i w ten teren pojadę. Pod tę górkę tutaj. Mam nadzieję, że nikt na termo mnie nie zobaczy. Tam jest BMP. Dobra, jedna maszyna mniej. Szybko teraz za górkę trzeba się schować. Trochę... No dobra, to aż tak bardzo tutaj nie muszę tego miejsca się obawiać. I wracam na pozycję, na której ostatnio byłem w Sawem. Zobaczmy. Czy są tu jakieś wrogie maszyny? Ogólnie wrogów, no jest sporo. Pytanie tylko, ilu siedzi w samolotach, ilu w czołgach, ilu w śmigłach, ilu w pelotach. Bo tu jest strasznie pusto póki co. Korzystnie byłoby zająć strefę po to, abym odzyskał załoganta.
Ja pierdzielę, Era mnie ochroniła. Cała Era na kadłubie to przyjęła, więc to musiała być jakaś duża rakieta. Coś pewno 152 mm. Tylko kurna skąd? W sumie walczę na Rosjan. I T1, 180 mm. Zapomniałem, że takie bydle tutaj też się znajduje. Kurde, jest to wyjątkowo dość pusto w tym terenie teraz. Ryzykownie, ale spróbuję po tę strefę pojechać, plus muszę na... Warto było zaryzykować? Nie chcę oberwać drugi raz ze 180, w szczególności, że ten cwaniak może tak łatwo się wychylać. Cholera, nie zdążyłem przeładować, tak bym rozwalił mu tę rakietę kolejny raz. Wait, tu się znajduje wrogi C10? Ja dopiero co się drugi raz zryspiłem. Wrogowie już są przy respie? Taki dziwny sposób. The fuck? W szczególności, że tu sojuszniczcy byli dookoła. Co prawda tam część wrogów próbuje dostać się na strefę. Ale to jest naprawdę dziwne. Tym razem spróbuję tutaj trochę lewą stroną zaatakować. Nie wiem, czy na ryzykanta warto tak pojechać w tę stronę. Wiadomo, że coś tutaj się znajduje, więc też zrzucę artylerię. Dobra, AMD rozwalony, można jechać dalej. Tam coś się znajduje, chwilowo mnie to nie interesuje, ta maszyna. Bitwa się kończy, wrogów dużo nie zostało w mojej okolicy. W zasadzie na respie, ale to zanim zdążę dojechać, to już oni giną i wychodzą. Więc ta bitwa chyba też już jest skończona. Bitwa na Normandii 8-3. To może być rewelacyjna bitwa, o ile czegoś nie schrzanie. Nie wiem, czy jechać na przepychacz, czy bardziej tutaj na tę drogę. Może na tę drogę pojadę. Kogo mamy? Ameryka, Japonia, Włosi, Francja, Szwecja i Izrael. Dużo pojazdów, kurde, będzie z depresją. Niewesoło jest, że w okolicy przepychacza nie ma sojuszników. A tutaj znajduje się jakaś wroga maszyna. Udało mi się ją rozbroić, 36. To jest taka starość. Tutaj jest chyba Somuła. Kierowca, zbiornik paliwa. Somuły muszę się bać. Ostatnio tego czołgu nie doceniłem. Że kuźwa, co? Ładowniczy, kurde, to nie chcę umrzeć. Dobra, w końcu rozwalony. Wycofam się, bo nie podoba mi się właśnie to miejsce i to bardzo. Tylko ładowniczy, nawet zamek nie naruszony i też blisko amunicji. Jaki farciarz. Dobra, załaduję Hesha. Bo ten pocisk nie wiem co napotkał, a jak mu przywalę w Hesha w te okolice... Aha, mam laga, dużego. Patrzę teraz na ping swój. Dobra, maszyna wroga rozwalona. Mogę teraz kawałek do przodu podjechać, niestety sporo amunicji na tego Francuza zużyłem. Tam po lewej stronie znajduje się coś nieprzyjacielskiego. Bardziej trzeba zagrać defensywnie. Jakaś ciężka maszyna tam się znajduje. Prawdopodobnie też jakiś Francuz. Okej, teammate'i w końcu pojechali na przepychacz. Czy tu EBR przejechał? Nie, dobra, to nasz. To nasz tutaj przejechał. Ten dym sporo zasłania. Jeszcze to trochę zasłania. Też jakaś wroga maszyna tutaj była. Dobra, może tutaj podjadę. Nie wiadomo do czego już strzela. Gdzie jest czołg, z którym bije się Beezle? Gdzieś na lewo.
Obstawiam, że nie ma działa, skoro Wizel tam stoi i się go nie boi. Tak, nie ma działa. Czym ty jesteś? MX-50, nie zdążyłem. I internet świruje. Kurde, gdybym jej tak on nie przeskoczył nagle przez ten internet, bym gościa zdał radę rozwalić, bo on mi tutaj, jak było widać, teleportował się kawałek do przodu. Z kilka metrów. Nie wiem, ten internet mi dzisiaj tak zaczął teraz świrować. Tutaj powinienem mieć widok na paru przeciwników. Nasrany T9-2 za PDS-a mi rozwalił akurat ładowy niczego. I znów długie przeładowanie. Chętnie bym pojechał w tamtą stronę, bo tu jest paru przeciwników, ale wtedy będę tyłem do tych, co są na respie. Więc wolę nie ryzykować. Kiepsko strzeliłem tego bulldoga, tak blisko amunicji. Czy tutaj po lewej stronie coś wrogiego się znajduje? Tak, coś się tutaj znajduje. Czy tę wrogą maszynę widzę? Widzę. Dobra, Francuz rozwalony, to ja może tutaj się schowam za ten bunkier. Za tym budynkiem coś... Ogólnie wróg został już tak naprawdę przygwożdżony. Niepotrzebnie już się respią. Kilku ich zostało, ten ile asy zdobył. Ja też trochę. Ej, nie wycelowałem za dobrze. W sumie tutaj na niego by się najbardziej hash nadał. Tylko to przeładowanie trochę czasu mi zajmie. Plus jeszcze jakieś heavy'ki tutaj się pojawiły. Cory, tego się nie muszę tak obawiać. Serio? 106.3 został rozwalony? I specjalnie na niego hash'a załadowałem. No bez ładowniczego ten pojazd strasznie długo ładuje. Tutaj się Pershing zrespił. O! I po to są hesze. W sumie warto by ich wozić może o jeden więcej. To już obstawiam, że bitwa skończona, to może pojadę też na tę strefę. A więc podsumowując, moi drodzy, T69-2G jest naprawdę bardzo przyjemnym pojazdem i ogólnie w tym pakiecie te trzy pojazdy są łącznie dobre, bo T69-2A, no to było, to jest taka średnia maszyna. Jeśli będziemy go używać jako trzecią maszynę, jest już dobry, no bo nie będzie w większości napotykał tych dobrych pojazdów. T69 jest najlepszy z nich wszystkich, najlepsza ochrona, najlepsza siła ognia. T62, no w zasadzie tylko ma lepszą siłę ognia od Type'a 69, a od T69, no trochę słabszą, ale jest również dobry i ogólnie polecam na każdym z tych czołgów załatwić sobie eksperta. Trochę to będzie drogie, ale jest to korzystne, bo skraca się wtedy czas przeładowania i zwiększa się prędkość obrotu wieży, a zarazem opuszczania i podnoszenia armaty. To tyle, moi drodzy, dajcie znać, co wy myślicie o tym T69 i trzymajcie się, na razie.